Uszanowanie młodzi plebeliusze. Widzicie ten film? Dokładnie tak. Też jestem załamany, że taki film musi powstawać. Nie powiem, że nie. Ale to nie jest tak, że ja se siedzę i mówię tak. O, ale Wam zrobię głupi film. Nie. To jest odpowiedź na Wasze pytania. To Wasze pytania zainspirowały mnie do zrobienia tego filmu. Więc mam nadzieję, że nie wiem, że kilkoro z Was, którzy zadawali te pytania, będą usatysfakcjonowani z odpowiedzi. Przynajmniej. A reszta będzie się świetnie bawić. Więc, do odpowiedzi na pytanie, jak to jest, że Valve zarabia na rynku Steam? No jak to jest? Jak to jest, że Valve zarabia? Wytyfy. No jak to możliwe? A jak oni potem te pieniądze wypłacają? Należy użyć pewnego pytania do Google'a. Takiego. No i w momencie, kiedy zadajesz to pytanie. No to dostajesz już odpowiedź na to, że aha, czyli Valve ma stima, no spoko. I tak samo szybko jak udało się dotrzeć do tej informacji, udało mi się znaleźć krafty na skinsmanki, stronie do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen na klejek, na przykład taki, do ceny swoich skinów, jeżeli chcesz, możesz wejść, Z kolem dzon, lingo pisio i tak tak, byków chodź już teraz, albo umrzesz pojutrze, żartuję, nie, nie umiera, bo to tak nie działa, nie ma związków przyczynowo-skutkowych, ale będzie mi bardzo miła, Pokczam, 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 pokczam. pokczamp, no. A więc, skoro już doszliśmy do tej skomplikowanej informacji, to dojdźmy do kolejnych. Ile jest F na Steamie? Bierzemy sejtem, klikamy sprzedaj, klikamy 1.0.0, 13, 13%. No spoko, spoko loko tak zwane, w ten desain, desagn, no. No ale... Pojawia się tutaj kolejne pytanie. No, bo mam nadzieję, że już na to pytanie, czy Valve zarabia na tym, że sprzedaje się na Steamie, to już odpowiedziałem. Oczywiście, w zależności od gry, to różny procent to jest. W sensie zawsze jest 13%, ale różny procent trafia do gry. Ale CS wyjątkowo jest grą Valve. O dziwo. Tak się składa. Więc tu to, co jest tu, znaczy to, co jest różnicą między tym a tym, trafia do Valve. W ten sposób są profity. Ale teraz pojawia się drugie pytanie: ciężkie. Pytanie rzeczywiście zatrważające i pytanie destabilizujące ład społeczny. A więc pytanie brzmi: uwaga, skoro Walw dostaje 13 zł za sprzedaż albo 13%, za sprzedaż czegokolwiek na Steamie, to jak oni te pieniądze potem wypłacają? I pytanie jest jeszcze jedno, czy oni te pieniądze, za te pieniądze kupują coś na Steamie, po czym sprzedają to na buffie i sprzedają jako reseller Buff Balance? To jest pytanie, które dostałem. Naprawdę, to jest pytanie. To nie jest żart, to jest pytanie. Więc uwaga, ja odpowiem. Wiecie skąd się biorą pieniądze na Steamie? Tu? Albo tu? Uwaga, bo tu może kogoś zaskoczyć. No nie wiem, no najwidoczniej, najwidoczniej kogoś to zaskoczy. Bo ktoś je wpłacił. Ktoś wziął, kliknął i wpłacił. I ten człowiek wpłacił te pieniądze ze swojej nieprzymuszonej woli na tego Steama. I stąd one tu są. I bardzo dużo ludzi wpłaca te pieniądze. Bardzo dużo. Ogrom ludzi. Bardzo, bardzo, bardzo wiele. Gigantyczna ilość ludzi wpłaca te pieniądze na Steam. I te pieniądze krążą po rynku. A Valve od tych pieniędzy odejmuje 13%. I skoro ściągają z nich 13%, nie? To trzeba ich wpłacić więcej na rynek, No żeby żeby utrzymywać rynek w ryzach, no to trzeba tych pieniędzy wpłacić po prostu więcej. Tak to działa. To chyba koniec mojej potrzeby odpowiedzi na to pytanie. To nie jest tak, że Walf magazynuje te pieniądze. Oni je po prostu usuwają z rynku. A kiedy tych pieniędzy jest mniej, nie? No to one są więcej warte, więc bardziej się opłaca je wpłacać. Bo gdyby był jeden pieniądz na całym rynku Steam? Nie. To wtedy wszystkie towary, jakie są na rynku Steam by nie mogły zostać wycenione. Więc byłyby warte. No, no. Chuja. A jak jest dużo, no rozumiecie zresztą o co chodzi? No czajcie przecież. Znaczy, jeden pieniądz byłby warty mega dużo. Po prostu o to chodzi. No, ani większość temu by się nie dało wycenić. No, czajcie, przecież. No, nie wiem, ja to mam tłumaczyć. Serio? Że Valve nie magazynuje nigdzie pieniędzy na swoich kontach, że nie ma żadnego magazynu i Valve nie jest resellerem pieniędzy. Nie wiem, jak to jest kurwa możliwe, że ktoś mówi: Jeżeli ja coś sprzedam na Steamie, to Valve od tego pobiera pro procent, a potem Valve. Z konta, na którym pobrało procent, kupuje coś innego na Steamie. I ono też płaci ten podatek. A potem sprzedają te itemy na Buffie, żeby to wypłacić. No i. No nie wiem, chłopacy, jak ja mam na takie pytanie odpowiedzieć. Wybaczcie. Może się poddaję jednak.